miałem spoconego Spensa, który kampił i Raptora, który musiał zagrać w toksycznym bildem, by tylko kurde zrobić 4 haki w piwnicy. A myśmy mieli przed chwilą Trapera, który zdecekował. Czekaj. W sumie jeszcze dzisiaj grałem na taką przyjemną tą. Witam wszystkich serdecznie, Lesji się kłania i jak słyszycie jest Mordus i Sensejek. Dalej. Siema. W tle jeszcze Yuki jest, no i Mokoś na wyciszeniu. Nie mam ochoty dzisiaj obstawiać, kto jest killerem, bo mam paskudny nastrój. Założę się, że jak ludzie chcą znowu szybko wyjść z tego brązu, to na pewno będą jakiś bardzo nowy killerów. Ale wiesz co, Mordus? To jest tak zwane boosty na nagrywki. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. Chłop dostanie boosta na nagrywki, bo... Bo musi wygrać za wszelką cenę, ale tylko w momencie, kiedy nagrywamy. Nie? W ogóle się patrzałem znowu i szczylowo w Kalinie. Nic nie ma ciekawego. Żadnych bardzo ciekawych. No, a jak oni znerfią jeszcze ten perk od Mikai, to w to się będzie w ogóle nie dało grać. Ale szczerze, jak ja patrzałem, jak ludzie tam testowali to, no to nadal jest w pewnym sensie jest ten proces szybkiego leczenia. Bo jak tam było porównanie do samoopatrywania, a jeśli tego leczenia z tego buna, i tam widać, że jednak jest troszeczkę szybciej. Może i racja. Ale w sumie weźmiesz buna, dołożysz do tego, nie wiem, wiedzę botaniczną albo zaradność. To szybko się będzie fecył, plus apteczka. Znaczy ja już tak, już nie będę grał z tym perkiem, bo tam jeszcze już nie będzie opłacało go grać. Ja sobie właśnie zmieniłem perki na szarylce. Może jeden bun na wstawanie, czy co, to się jeszcze będzie płacał. Może tak jedynie na połączenie, ten bun na chylowanie. Dajcie mi na początku Michaela, a chyba trzasnę tą grą na amen. Leon, za tobą był Kenik. Leon nie słyszę. Leon chyba dostał telefon i idzie. I poszedł na chwilę. Wiesz, dostał wezwanie do Raccoon City. Trzeba pozabijać parę zombie. No. Albo jakiegoś tyranta Mr. X-a. Czy Birkina. Trapper! Trapper! No to na lepiej się nie lubować koło piwnicy. Bo wtedy to już jest GG. Serio, Trapper, co kampi Gena? To jest drugiego Gena, jak kampi jednego. A nie, poleciał się za nią. A nie, jednak jest za mną. Dobra, Genik naprawiony. Wraca się do tego Gena cały czas, ja pierniczę. Piwnica jest w mainie. Zbija wszystkie palety jak leci. Jest. Jest nie, Trapper. Wiem, widzę. I widzisz mnie. No, widzisz mnie? Ała! Gdzie ty jesteś? Jest tam paleta? Czekaj. Jest paleta w kieleszaku. A, ale nie, i tak jest nie. A nie. Poprowadził mnie na chwilę do kieleszaku. Kurwy synu! Ale się wkurzył na Leonka. Leonek, jak tam w Raccoon City? No ja jestem. O, co to było? Zbierdalamy! A ja serio tego aż on się ma porównowi? Sobotę player, hello! Ja wracam do tego Gena, co kręciłem. O, idzie za mną. Nie strzytasz tak daleko. Sznara.
Weź go zbejtuj na siebie. Sensei. No, no wziąłem go na siebie, przeleci ci na nie. Cały czas. Dobra, bo ja jestem w rogu mapy, gdzie zacząłem kręcić gena i kręcę go dalej, bo kończę go już. To on wlazłby swoją klapkę? Nie. Rozkłada, tak. On jest głupi bardzo. Na paleta, na pysk. Rozwalaj, szybko, nie ma czasu. Uciekaj! Dobra, mnie random leczy. O, no to... Trzymajcie go proszę z dala od tego grena. Ja bym poszedł za mną. 50, zuchwała go zrobiłem, 52. Easy. No i dla niego Eluwina, nie? No łatwiutko. On nie bije jak kurde ten, sabotujesz. On że postawił klapkę przed oknem, ja ją przeskoczyłem. On jest głupi, on jest bardzo głupi. Ja ją przeskoczyłem, a ją wyjął weszedł. Ty, mi się wydaje, czy nowi początkujący dochodzą do tego DBT. Tak, tak, bo wiesz co, nie, bo wiesz co, chodzi o to, że tacy już powiedzmy weterani tego wyszli z DBD, no bo wiadomo, nie, jak są tacy kamperzy, tunelarze, no to dziękujemy, nie? A to niektórzy na przykład przestają na to, co uspokoi parę dni. Wolne żarty, to się nigdy nie uspokoi. Znaczy w miarę, bo zawsze podajecie rank, zawsze takie, że... Jest dużo skala tych kamperów. Zawsze byli ci mocniejsi tacy właśnie. No. A teraz tak nie ma tych mocniejszych, tylko są tacy średni. No, no co można ich wykręcić łatwo, nie? No nie wiem, czemu tak. Może później grałem nocami późnymi. Piwie, o, rozkłada znowu pułapkę przy tym oknie. No kurna mać, zaraz mnie zatrapuje całkowicie. Wiecie czemu rozkłada? No. Bo ja jestem w pobliżu. Tak. Kurne! Aha. Padłem pod hakiem. Padłem pod hakiem. Chciałbym, ale nie zdążę do ciebie. Nie, nie szkodzi i tak się z nim... Dlaczego on nie niesie do pobliskiego haka, tylko mnie niesie gdzieś w dal? O co tu chodzi? Nie wiecie do tego dalszego, bo nie widzi. To jest początkujący. Nie, tutaj na bok. Ja mu pułapkę. Rozstawia pułapkę po mojej prawej. Czy od miejsca, gdzie ktoś biegnie. Tam są ze cztery pułapki. Właduj go na jego własną pułapkę. Dobra, może zawsze się nie wygłupiamy, bo zaraz jeszcze go te trapy wykierują. A, olał. Ja tu kończę z Miongena. Kończyłem. Fajnie, ja sobie liczę. Możesz pomóc mu? Dobra, nie, 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 dobra. O, znowu wrócił? Ej, dlaczego Nia poszła też od tego gena? Co się dzieje? Wrócił się, bo on rozstawia pułapkę naokoło mnie, żeby nikt mnie nie ściągnął. Tylko, że ja nie mam tego, zegarka. Ja też nie mam. Tylko ja też nie mam. Dobra, idę w cię. On mnie kampi, idiota. Uciekaj, zjebał się. Władował się po prostu za zackę. Nie mam jak. Weź go, bo zaczął. Kurde. Kurde, ja też nie mam jak. Ja się healuję. Dobry self, Kerek. Tylko byleby mi nikt go tutaj nie ściągnął, proszę. Ale jaja, bez kitu. Nie wiem, czy pułapkę resil. Wiem. Chłopaki, bo mi tu śmierdzi na jeden pod koniec. On kampi. Dostał pizdę! Uj, ale wyskoczył na mnie. Jebany, uziął się. Spierdzielaj to, Dresil! No ja mam prawe wyleczenie, no kurna mać. Musisz mi tu z nim biegać. No nie mam innego wyboru, wiesz? Dobra, jestem wyleczony. Nie mam zegarka. Ściągnij tego. Ściągnę, tylko nie mam zegarka, wiesz? No to nie mam DS-a, spokojnie. Dobra. Kurwa. A ja mam po drodze 10 pułapek rozłożonych. Więc muszę staromikiem iść, wiesz? Uważaj za papki. Widzę. Gości się w rybie? Gości się w rybą! Weźcie po ucieczkę, bo on jest u mnie. Nice. Ja pierdzielę. Oni nie potrzebują tam. On kampi u mnie gdzieś tutaj. Słyszę jego. Ryło. No nie ja. Czy ona mnie ściąga na... Nie. To ja. A. Dawaj!
Na klepę. Gleba. Dobrze, Glek. Ładnie, ładnie. Ściągnąłem go na siebie, ale prawdopodobnie padam, bo nie mam tu palec w ogóle. Kurde! Wyczaił 360. O kurwa, daleko to ode mnie. Musimy geny robić, bo inaczej marnie to będzie. Nie zdążę. Przedam inną, kurde, zmiejscówkę w ogóle wziął go. Ale on w ogóle nie ma tych. On w ogóle nie ma trapów. Jezu. Maria, mordu, spacz pod nogi. To boli. Przepraszam, ale... Przynajmniej jest śmiesznie, Sensejek. Czekaj. Możesz ściągać mnie od jednego. Niszczę haka. Idę po Dracula. Resil, mówi, gdzie są. Nie ma! On nie miał ich pułapek przy sobie, więc nie mógł mnie powiedzieć z pułapką. Uciekajmy stąd, bo to jest lipa. Tak. Nie, 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 nie tu! W skrzaku przede mną postawił trapa. Dobra, ja muszę się uleczyć szybko. Dawaj. Nie mam czasu nawet na leczenie. Dobra, lecę. Bo widzę, że nie mam postrego czasu. Będzie kampi, nie? Nie widzę go tu w pobliżu. A wiecie, po co on kampi, bo ma jednego gena do końca. Ale sam ja nie się... Widzę, widzę. Podleżmy się. Widzę, że mam DS-a. Tylko mi wyleczy. Ła kurna! Władowałem się mu! Jezu, Resil. Ty już masz dętkę. Tak, ja mam dętkę i nie mam palec przy okazji. Bo przez pięć minut. Nie, róbmy geny, bo przejebiemy go. On jest bardzo ładny. Dobra, chuj, zaraz. Ale wyczaił! Przeskoczyłem przez okno i... Czyli mam parę silu. Na górze jest. Gdzie ty jesteś? W rogu mapy. Zaśmiej się do innego haka. Nie, nie zdążę cię na to paść, kurde. Dobra, kręćmy gena. Kurde. No ale przynajmniej trochę się... Jednak się pobawiłem jednak z nim. Czy nam został tylko ten gen i tylny? Rozkładę pułapeczkę. Ale kamper cholerny. Rozkładam pułapkę. Main jest. Gdzie jeszcze rozłożyć pułapkę? O, konsolowiec. O kurde! Biorę to wypełnić. Nice. Good job. No, jeszcze przejebiemy. Zobacz jeszcze w piwnicy co jest. Pójdę. To jest gena mainie piknąłem. Wiesz, gdzieś był gen na rogu w rogu mapy. Moja skóra. Kurwa, leży. Gdzie ona wyjebała się zaś? Nie widzę. Z tyłu za tobą. Było. A, bo tam robiła gena. To by ten tam gen dokończyć. Tam, oh shit. Patrz na to, bo ja nawet widzę to. O chuj. Weź go. Dobra, jest na mnie. Dobra, to ja idę pościągnę ją. A nie wraca. Oh my god, nice. Wraca. Good job. Lecę po niego. Tylko się nie ładuj w nic. Spoko. Aha, tu gen nie był... Aha, dobra, to nie jest kropno. Tu była pułapka, pamiętam, pułapki były. Rozwalone. Oh my god. No ja właśnie tu padłem. A, bo nie mam co zrobić, kurwa, bo wszystkie palety poszły tutaj. Ale wiesz co, ja właśnie tu padłem, padłeś w tym samym miejscu co ja. Chyba... Ja nie zdążę, on coś ma na spowolnienie chyba, wiglania. Zaszedę trudny samochód. Wjebał się w pułapkę swoją, ja szkoda, że nie zrobił tego wcześniej. Czemu wcześniej tego nie zrobił? Ej, powiedziałeś to samo co ja. No bo kurwa, miał pułapkę przed... Przed nosem.
Co za fartowna świnia. No farciarz, no co ja znam ci powiedzieć. Poprzebiana. To se stoi, patrzy. Mordo zleci. Dobry. O, random na górze. Random jest w bejnie na górze. Czekaj sobie na coś. No, zamiast gena robić. Patrzył na mnie tylko i se poszedł. No bo ma randoma na górze i który se sterczy jak kołek i kampi paletę. No tak, bo patrzył na mnie wtedy. Zaraz przyjść. Nie, random kampi paletę. Ja, no to mówię random, ja pierdzielę. No. Cały czas to... O, idzie do mnie, super. No dobra, ja to mówię gena w bejnie. No ja jestem w szaku, róbcie tego meny. Brawo, random! Co on nie widzi? O, random! Random idzie do was, olał mnie! Nie! Nie olał mnie! Oh shit! Nie, zginę! Kurwa mać! Patrzyłem, kurwa, że idzie to... Chuj zrotował! Myślę, dobre, że on ci chciał strollować, Sensek. Nie strollować, bo widział, że po ten jest, tylko ściągnął go w tym momencie. Uciekajcie! A, random jak biegnie prosto na niego. Bardzo mądre. Jak trollować? Powiedz mi, jak Resil strollować, jak on był, widać, że random był chycony na tą pułapkę, no to on poszedł po tego randoma. Nie, a właśnie, ściągnął, no, to znaczy nie, bo w tym momencie jak, Mordus go wyciągał z pułapki. No tak, no ja wtedy przełączyłem na ciebie. No. No. Może chciał cię po prostu zbejtować. Nie, zły Resil, ty dalej swoje pierdolisz. Nie no. Widać przecież, że poszedł po niego, no. No nie wiem, no ja przełączyłem, kiedy on nagle zawrócił na ciebie, więc ciężko mi rzec. Nie, on poszedł na niego, ale że go Mordus wyciągnął, no to wrócił, nie? Bo by szukał tamtego randoma nie wiadomo ile. Teraz to ma... na barbecue. I coś czuję, że Noeda też ma. Nie, bo chcesz kiedy żółtego randoma. Dobra, random, bądź wolny. Poleciał, bo chce mieć 4 kile. Co ten random ma? Small game. Redwiz. Redwiz. Sakra. Pure Cold. Chyba z grą i totemy. No świetnie. Nic ciekawego, jednym słowem? Jednym słowem nic ciekawego, a na pewno nie ma zegarka. Kurde! Co ty, to jest spocony killer? Ale nie no, strasznie, co jest? Ja z tego nie korzystam, bo to była zwodnicze, nie? Mu się zrespił przed ryjem. Hacz się randomowi zrespił przed ryjem. Nie mam pytań. No to jest po prostu szczęście rzutu dzioba. A i teraz pewnie jest dumny z siebie, bo mówi, ha, jaki to ja jestem dobry, nie? Zgadłem, barbecue miał. Mnie nawet nie interesuje, co on miał. Nie, to tak, no już widzą, gdzie jestem. Trzeba zdać coś kanonicznego. Co będziesz dawał, Hrasim? No, że wiesz, że Leon i Claire. Aha. To jest to, jeszcze nie jest to. Jak będzie to was uprzedzę, żebyście sobie perki mogli pozmieniać tak, żeby wam pasowało pod te mapy, okej? Okay? No ja tam sobotę bym miał cienkiego.
No to już dlatego ci mówię, że ja wam powiem, kiedy ja będę robił tego akurat, tą mapę, ponieważ nie chcę, żebyście mieli takie perki złe na tę mapę. Kurwa! Juki, nie graj. Nie! Ale to nie ja! To nie ja! Ja tej mapy nie mam na tej postaci. No spoko. Chyba, że... Ej, kurde, nie wiem! Ale co się stało? RPD! On nie random wziął. Może random wziął. Mam nadzieję, że ja nie mam tego na tej postaci, bo w sumie to ja nie wiem. No to będzie ciężko z sabotowaniem, ale postaram się. To bym wziął kurde bunę. Ale w sumie mamy dwie tradycje w jednej, moi drodzy, więc w sumie nie będę musiał później brać RPD. Genialne. Nawet jeżeli wziąłem to przez przypadek, albo jeżeli random to wziął. Jeszcze podstawowa postać, nie Nemesis na tej mapie. No, albo kurde Myers by był. To byłoby piękne. Przecież tyle długich... O, w bibliotece się zrespiłem. Dobra, o, mam strzeleczkę przed sobą, ładnie. Żygawka. O kurwa. A nie, to w sumie na tej mapie będzie spoko. To będzie można fajnie unikać. Tak, w bibliotece jest. Więc tu się nie ukrywamy. Nie, to trzeba unikać takich właśnie prostych tras, bardziej takie skrętne. Brać. Ogenik z koruptem, super. Korupt. Dalej, dawaj, dalej. Ale tutaj na korupt będzie przerąbany. Wrąbałeś się w killera, tak? Właśnie widzę kogoś tutaj. Ja chyba przeczekam tam po tej stronie tego korupta, bo... Mhm. Ona tu idzie. Słyszę terror, więc... Dobra, ona jest na dole czy na górze? Chyba na dole. Mnie goni. A gdzie jesteś, na górze czy na dole? Teraz w menu. Nie, nie ciebie goni, goni randoma. No goniła mnie, to może na randoma się wzięła. A random gdzie biega tak ogólnie, macie pojęcie? Nie wiem, poszedł na maina. Tyle wiem. Na maina. Znaczy ten głupi hol. Postoję, że taki wers zdyskonektuje. Idzie do mnie. O nie, nie, nie! O kurwa! Dzięki, stary, zblokowałeś mnie! No. Spoko sprawa. Super! Wcale to nie tak, żeś mnie zblokował i że się wystraszyłem na śmierć. Wcale się też nie wystraszyłem, z tej strony wyskoczysz. Ale nie, to było genialne. Ja nagle słyszę terror, obracam się killer. Patrzę przed siebie, ty blokujesz mnie. No. Wesoło. Czy on leci za mną? Nie, olał mnie. Cześć, mordus. Ty? Ria. Ej, olała mnie. Dobra, tym dalej na nie można. Albo nie? Nie, bo gubi random ma tego. Dostajesz paletę na pysk i dziękuję. To jest najgorszy. Fontannę biorę na samej górze. Najlepiej tak zrobić. Bo tu się nie będzie tak szła. Dobra. Tu chcę wstać tą... Ja rozwalam to temy, żeby nie było, że tego, że będzie Noet. Mhm. Spoczko. Bo wiecie, że ta postać to niemal pewny Noet. Zawsze jest. On no, widzę cię, koleżanko, widzę. Nie musisz... robić. A czarne czy tam czerwone, nie pamiętam już. Czerwone. Dawno nie grałem na nią. Dosyć. A ja za często na nią gram. Leon! Ja się tu leczę na schodach. Co tam się gonisz, nie? Tak, kurwa, ty brzyga czerwony.
Nie, nie mów, że idziesz na balkon. Kurna mać! Musiałeś? Uciekaj! Przepraszam! Zawsze na mnie! No to już ty gdzie jesteś na początku od razu? Mówiłem, że stoję tu! Ale to twoje, że stoję tu, już tu biegłem. Już nie wiem, gdzie wy jesteście w ogóle. Ja się ganiam między paletami, kurde, bo... Chłop mi sprowadził killera. Czy lecicie do głównego? Nie. Szybko, kosztuj tego krena, bo ty zauważysz się dzień tutaj. Ja lecę już do głównego, uwaga! Dobra, na szybę kończymy. Kończymy na pałę. Cyk, ładnie. Nie ma tu... ta... Kurwa, to są dwa rakcja maszyny. Nie zarysał. Liczaj ode mnie. Kurde! Czekaj, czy cię weźmie na tego hapo? Nie, kogoś chyba widzi i żygać będzie. To widzę. Podnosi mnie. Nie, prawdopodobnie mnie zaniesie... Tak, niesie mnie na pole. Shit. Wiszę se przy genie. Dobra, idę górą. Ale ona jest tak niewcelowana, że ją chyba z 4 razy paletowałem. Aha. Ale masz taki fajnie. Random. Nie tutaj. Cholery, nie lecz mnie, bo padniemy! Dobra, robię tego totema. No kurde, random! To wesoło. Marcie tam widzę. Jezu. Czy ja kiedyś skończę tego totema, proszę? Nie skończysz raczej, wątpię. Musicie biegać tu? O, świetnie, okay. Krzyk. Super. Nie zdążę do góry. Ma krzyki. Tak. To już dawno było gadube. Krzyki koru. Ciekawe jakie dwa pozostałe perki. Dobra, ściągam tą pałę. Uciekaj. Dobra, ściągnąłem dwa totemy. Teraz ściągam trzeci, tam jest czwarty i w zachodnim dużo jest piąty. To mi się widzi. Dobra, czwartego ściąga tego twojego czwartego, piątego szukaj. To chyba wiem gdzie szukać, musi być po zachodniej stronie. Na górze nie ma tam w bibliotece. Jak już, bo tam jest fontanna. Wiem. Ale znam jedno miejsce, gdzie będzie. Trzymajcie się z dala od zachodniej strony. O, mam czwarty. W łazience robiłem gena, ale ona nam się kręci, więc już dokończcie. Chcę. Bo ja jestem na kipa. W łazience, dobra, idę. No bo kurde nas już tu kręci, a nie jestem na kipa. Rogo przerce robiłem, także rotuję tam szybko. Dobra, mam kolejny totem. Piąty? Tak, zdjęty. Tego zniszczyłem. Ja już zdjąłem. Idę łazienkę. Siema. Nic. A tam się pole, więc sam. Tam mam kotka. Ona jest po drugiej stronie zupełnie. Cześć. Nie, bo ja właśnie tam wkuczałem tylko mojej łazienki, ja tu będę na. Teraz nie mam.
Będę więcej mniej nie słychać, mogę zrotować. Ja mam poza tym kotka, więc bym widział ją. Tu? Rotuję. Tu jest górą, łazienka. Czyli pod helką następny gen. No tak. To dobra wiadomość. Zła, to są dwa... Dwa geny są obok siebie, wiesz? Prawdziwie zła wiadomość jest taka, że... Właśnie ona tam po tamtej stronie się kręciła. I była, przeszła koło tego gena. Ja tu kręcę go. Ja jestem w gabinecie komendanta, też kręcę. Trzeba się schować. Ona tu chodzi, kurwa. Jezu, u nas. No, ale się w piwnicy chowamy. Szkoda, że nie wiem, jak to ona. Dla dwa to by dostała. Czyja, ale to jest takie złe, że nie wiem, czy ona przyjdzie tu. Bez mówię, że ona tu łazi. No to tutaj, bo to dwa geny są obok siebie. Jest na górze jeden gen, tam w boku, przy tym, przy tygrysie, czy przy tym, a drugi jest tutaj pod nami, zaraz no. Koło nas. A, dobra. Ty, ona tu chodzi koło nas. Dosłownie jest tu, kurde, naprzeciwko. Widziałem ją teraz jak dwa razy. Ale jaja. Dobra, poszła. A gdzie jest ostatni gen? No, on go kręci gdzieś tam przy komisarza? W gabinecie komendanta, tak. O nie, kończy mi się bateria w DualShocku. Jak mi siądzie, to wybuchnie mi gen. Wraca. Na dół. Ej, zbejtujcie ją, jak skręcę gena w gabinecie komendanta, mam połowę. Ona tu jest u nas. No to bawcie się z nią tam. Obejtujcie ją, pogońcie się z nią może trochę. Ty, to szafkę trzeba było zjebać, nie? Albo gena zjebać? Okej, ona tu jest u nas. Random, ty idioto! Siema. W gabinecie komendanta powyżej połowy. Random mi ją ściągnął na plery. Tak, tylko on cię goni? No, nie wiem. A ściągnął mi ją na plery do gabinetu komendanta i mam tyle agena. I mam pytanie. Wejdziesz mi na streamach? Gabinet komendanta. No. Gdzie był gabinet komendanta? Na górze? Tak. Na górze w prawym stronie. Koło tego tygrysa, jak mówisz. Goni mnie. Tam, okej, wiem. Ale random jest idiotą. Kompletnym. No to tego gena właśnie. O kurwa. Dobra idioto, spadaj z tego. Nie kręcę tego gena. Ale on tu leci do mnie, ten random. No to lepiej uważaj, bo on jest sprzedawcą. Idzie do góry. Idź do mnie. No to niech idzie. Dobra, ja zlotuję na ciebie, Mordus. Ja idę po niego. Idziesz po niego? Dobra. Mam zegarek. Ja zlotuję z powrotem pod gena. Ona go kampi. Wykręci gena. Dobra. Idę pod Mordusa. Idę pod wsparcie. Nie musisz, ona na mnie się uwzięła. To i tak idę, pod sabotera. Dobra, otwierajcie bramę. Długo się nie pokręcisz tak. Dobra. Otwierajcie bramę, już! No random, co ty robisz, idioto? Otwieram bramę na mnie. No to fajnie, ja padam. Bo random, zamiast otwierać bramę, to se biegał. Kretyn. Na górze jesteś, na dole? Na górze jestem. Gdzie dokładnie teraz? Prawie dobiegłem. Tutaj sobie leżę.
idiota. Ściągnął mi go celowo, żebym... Stój tam. Jesteś przed. Brama jest prawie otwarta na 9-9. Co za kretyn. Podnoszę. Mordus, leżysz? Tak. Kurde. Ale brama jest na 9-9. Dobra, wiem. To Resil, leć pod tą bramę, ja spróbuję jeszcze mordu. Dobra. A nie, polecisz, kurwa. Chodź, spadamy. Dawaj, kurde, trzeba. Dobra, no dawaj tędy, dawaj. Idź pierwszy. Tam do rogu. Dół. Tu jest brama też druga. Możemy iść pod tą drugą, nie? Szybko. Przyjmij. Kurwa, wylatuj. Uciekaj. Rura. Nie, czy otwarta? Druga otwarta. Otworzyłem. Uciekam. We dwoje jesteśmy, nice. Zajęła się mordusem, to ja przeskoczyłem przez płotek i poleciałem do bramy. Sprintem. Ja czekałem na mordusa. My nie wiedziałem, jak to się potoczy. To znaczy ja nie mogę. Trochę. Chcieliśmy dotknąć bramę tam, gdzie leciałeś i no. No ty wziąłeś Arkidi. Ja ładna. To dobrze, że byliśmy wszystko. Yes. Ale sensei, jak zaznaczam, to ty wziąłeś RPG. Cio? Sensei. No, a co chcecie? Sensei, szybko dupska, będzie lanie pasa. Ja z najgorszą mapę mi dzięki, sensejek. Ale podziękuj mu. Ja dzięki temu nie wezmę tej mapy dzisiaj. Nie, nie była zła mapa, no kurde, przecież ugraliśmy na tą plagę. Na plagę była dobra mapa. Dobrze, że była plaga, jakby to mówię, inny klient. Widmo to przejma. Ciemna mapa jest. Ale nie, Mordus, powinieneś podziękować sensejkowi, bo ja teraz tej mapy już nie wezmę na dzisiejszym nagraniu. Tyle dobrze, że był dobry killer, taki w miarę fajny. Nie za łatwy, nie za trudny. I nieogarnięty. Dostał chyba 4 paletami ode mnie, dlatego tak się na mnie uwziął. Czekaj, wyłącz. No, jeszcze jedna ma było RPG, nie ma RPG teraz. Szlama. Teraz. A macie zmniejsza liczbę haków? Czekaj. Sprawdzę. Jak to bym wziął? O, no to ja biorę. Ja nie mam. Bo ty tylko RPG polujesz. Nie. Nie. Ja mam RPG jeszcze jednego faworyta. Który jest akurat na szarylce. Ale wyłączony. Kuźwa. No to Haddonfield nie, no. Szkoda, bo bym pograł Haddonfield, bo dużo sobie klucze. No. Ale nie, stary, powiedz mi, jakim cudem oni jeszcze tej mapy nie włączyli, a mieli ją włączyć jakieś 2 tygodnie temu? Bo może jeszcze włączą, jak się skończy ten event on, no. Dopiero wtedy będzie aktualizacja i pewnie dadzą tę mapę. Mnie się wydaje, że oni po prostu nie chcą jej już uruchomić i po prostu dają ją wyłączoną, żeby zwyczajnie ludzie ją olali. Ja tylko zobaczę jedną rzecz jeszcze. Czy ona czasem nie jest w beta testach? A czy mapa ta jest w beta testach? Sprawdzałeś to ostatnio. A czy nie sprawdzamy to gdzie na... Nie ma w betach. Pusto, brak. Nie, ja ci powiem, oni chcą tą mapę prawdopodobnie wyłączyć. Tak jak wyłączali to laboratorium. Ale laboratorium to stracili licencję. Laboratorium nie mieli licencji na tego, Demogorgona i na... No to tak. Ale pamiętaj, że wychodzi też Halloween Ends, więc prawdopodobnie będą musieli albo licencję odświeżyć, albo ją stracą. I możliwe, że... Fajna była ta mapka. Z Demogorgonem. W ogóle zauważyliście, że liczba wyświetleń znika 14 kwietnia? Czyli notabene jutro? Mhm. Jak streamujecie, to już nie zobaczycie, ile osób wyświetliło wszystkie wasze nagrania, w sensie, że całe wasze streamy, ile osób ogląda, bo jak on tutaj, chcemy, aby przedstawiane ci statystyki były dokładnym odzwierciedleniem twojej widowni na żywo.
i zaangażowanej społeczności. Ta informacja w obecnej formie nie spełnia tego standardu. O kurwa. Znaczy nie, no tylko memento. Memento, kurde. Co powiedzieliśmy z Maledem, już kurwa takie zapamiętanie na Eldarze, że... Znaczy powiedzieliśmy dobrze, ale powiedzieliśmy źle. Dokładnie. Ale wiesz co, no Eda też może mieć przy okazji. No może mieć, to się nie dziwię. Przecież memento to zawsze z Noedem w zestawie. No, happy meal taki. Nie chcę słyszeć o porównaniach z Makiem. Chyba sobie muszę powiedzieć o tuforium. Ej, no tuforium miałem powiedzieć, że to jest. Ej, tuforium powiększone, jest to tego. A może to killer zrobi sobie z was tuforium? Zestaw kanibala. Kobieta w ciąży. Tuforium. Ja pierdzielę. Nie. To tak, takie było to porównanie. No tak, ale... Tuforium. I tak, sensej frytki, jacis burger, a rezid dodatkowo cola. No. I konsola. Nie no, nie no, dobre porównanie, ponieważ ja jestem wegetarianinem. Whisky, cola i konsola. No to tutaj nie trafiłeś, nie trafi alkohol. A, to koks, cola i konsola. No to piwo 0%. Dobra, może być. Może i tak być. Takie cytrynowe, zimne, chłodne. Cytrynowe, nie obrażaj mnie. Ja tam wolę gruszkę albo wiśnie. Limonkowe też jest dobre. Kurde, o czym my tu gadamy, panowie? O alkoholach i o różnych rzeczach. I o tuforium. Dobra, mniejsza. Dobra, skończmy, bo zaraz wszyscy będą... O, killer zgłodniał. Killer zgłodniał. Autohemen? Na kogo? Zobaczmy. Miał memento, czerwone. Hantereska. Trzęsny chwyt, drapieżna bestia. Czekaj, jedno strzałce mała? Nie. Ten efekt nie wykrywa. Założysz, że po prostu jak zobaczyła te skamieniały dom, to zrezygnowała. Kurde. Wyjemy następny raz. No to co, to powtarzamy. Ten zestawik. A jak? Musi być. Znaczy, aż tak zrezygnowała. No zobaczyła tutaj kartę i powiedziała nie. Jeszcze jedna osoba ze zrobionym prestiżem 3 to powiedziała o nie. Nie? Nie? Za dużo. Spocone tej karty pewnie znaczy, prestiżu nie widać, więc zaraz nie mogę robić. Tak, nie, znaczy jeśli na przykładowo zobaczy, na cały strój ten krwi, no to wiadomo, zobaczy krwi. Tak, no to wtedy tak, no to wie. Ale no a ja mam właśnie tutaj na cały we krwi. Przecież to jest cały tak nie widać. Tak w miarę nie widać. No ale twarz widać. No twarz taką widać trochę tam po bitu. Ona wygląda jakbyś, nie wiem, polował kecupem. Nie, jakby dostał kresu i wylew był taki potężny. Czemu ona sobie, kurde, nie wiem... Co ona musiała robić z tą głową, że patrzyła sobie między nami? I to bardzo szeroko. Nie wiem. Że dostała na twarz poszła. Pomyślała, o, wyciek wulkanu będzie! albo na to nowy fał. Wiecie panowie, biorąc pod uwagę fakt, że ona mogła mieć spotkanie z tym Demogorgonem, to nie zdziwiłbym się, gdyby miała tak pociachaną twarz, nie? Chociaż pytanie... Chociaż pytanie brzmi wtedy, jak ona by to przeżyła, nie? Słabo pociachana, powinna mieć jakieś na przykład pazury takie po tej koszulce, tego przejechane takie... To by było, nie... mieć koszulkę taką porozrywaną i spodnie. No, takie bardziej realne to. No. A nie, że tam pieczapem się polała trochę i tak ledwo widać, że gdzieś tam ma uranienie, przecież temu gorgo na pazury. I tak pewnie po łysy, ach, spłacili, no. Dobra, nie, chłopie, nie, bo przepraszam od razu. Bo tego nie wolno mówić na streamach, chłopie. Zasady Twitcha. Ale że co, nie można mówić o tym, co powiedziałeś? Nie można mówić o tym, co powiedziałeś. Zasady Twitcha są strasznie rygorystyczne. A, barka. Przeproś tego! Przeproś
administrację Twitcha, żeby mi nie zbanowali konta. Ale ty też tak nie mówiłeś, w sensie w złym, ale dobra, nie drążę tematu. Patrz tylko, Zemordus, ile rzeczy nie wolno mówić na streamach na Twitchu. Znaczy nie wolno, ale słuchaj, jest tak, że niektórzy sobie tam mówią, nie dostaną ban. Bo... Patrz, tam powie raz i dostanie. Wiesz co, bo to jest kwestia tego, że tacy streamerzy jak na przykład, jest Wardenga, to oni mają specjalne kontrakty z Twitchem. Specjalne kontrakty. Może też kontrakty, ale to też nieraz zależy jak na... Nie, to ich nie obchodzi. Mają specjalny kontrakt i tym się bronią. I oni mogą tak mówić. Nie, a mogę ci powiedzieć, też zależy jaki twój kanał ma content. Jeżeli jest family friendly, to nieraz rzeczywiście pojawili się takie wulgaryzmy parę razy, to może Twitch na to, czy YouTube patrzeć wrogim okiem. Ale jeżeli na przykład od początku taki żartowliwy, nieraz padały takie słowa, no to... Nie. To nie ma dla nich znaczenia. Jest przeciwko zasadom. Znaczy, dopóki jakiś film na tym YouTube zarabia i rzeczywiście może tam troszeczkę przekracza normę, to YouTube szymkie, czyli Twitch na to oko. Ale jeżeli rzeczywiście to tu mówisz, że no co jest, kurde? No, tym razem nie ja. Ani ja. A może killer, tylko że to ukryte? Nie, killer nie ma. Ale nie, może tak działo w ukryciu. A tu nie ma, to na górze był gen. Ale spójrz, daleko pokazujesz. A, widmo, no to... Super, po grze, pograne. Nie pograne, dam radę. Ale ja na niego wleciałem aż. Masakra. Dobrze zrobione, Barcia. Siema. O, co dzisiaj takie wszyscy mają... co dzisiaj wszyscy mają taką akcję, żeby brać RPD? O co tu chodzi? Znaczy to już dało nam tą mapę. No mapa na koła też. Na widmo jeszcze. Najgorsze co może być, kurde, na tej mapie. W sumie ale nie, tak jest strony... A zobacz, tam jest skaniały dom, więc taki ma daleko. No. Gdyby tak jeszcze, kurde... Ja zdejmuję totem, bo boję się Noeda. No, zazwyczaj dwóch ma Noeda. Ja jednego jak coś. Ja ściągam drugiego w pokoju Stars. No to lepiej ściągnąć, bo... No, ten... Złodek zazwyczaj ma Noeda. Nie wiem, czemu nikt nie bierze tego peperka Oreo. On ma zajebisty perek na 9-9. No, ale może to dlatego, że nie wszyscy mają tego DLC. No tak, ja zrobiłem sobie, wziąłem. Midna, kurde, perek... Perek wkurza, no dosłownie wkurza, temu właśnie to jest fajny perek na zabójcę. Aczkolwiek dobrze, że nikt nie bierze jednak. To znaczy, jakbyś grał ty zabójcą, to owszem, wtedy fajnie, że bierzesz. A poza tym, wiesz co, mam wrażenie, że osoby dużo częściej biorą perki dla survów niż dla killerów, bo jednak mimo tego w głębi duszy każdy z nich, mimo że potem krzyczą, że ej, tunelarzu, nie? To potem i tak grają killerem i robią dokładnie to samo. Czy to temy po... Party idzie. Oh shit! Wziął mnie na hama. Ja jestem w łazience kręcegena na piętrze. Wracając do perka, on ja. Ja gdyby cię on to jestem przygotowany na to, żeby nim perek, ale przygotowuję jak to break, na gdy ma tego perka, bo to było. W ogóle, co sądzicie o grze Devil? To są słyszałem, ale nie jestem zbyt... Ja grałem i bardzo fajna gra, powiem. Ładnie gra, nie? Gościu zaskakuje na plecy. No właśnie, czemu się powiedział, że cię zostawił? No bo wiesz, zostawił mnie, tylko że Recyl się pierdzieli wtedy głosem, wiesz? Nie przekrzyczał chyba. Nie. Ja tak powiedziałem, no, że zostawił mnie, nie? No to najwierdaczniej był głuchy w tej dziedzinie. O, jest blisko. O, no, siema. Sorry. Dobra. O, idzie za mnie, dobra, bierze mnie. No, z tą paletą, uuu! Zasiadła. Niszczy.
Stress eating mówisz? Tak, dostał paletę na bok. Także trochę psychicznie dostał. Wiecie, on? Cofnął. On cofnął ode mnie. Wycofał się. Góra, idę góra. Biblia? Nie, Biblia. Dobra, prosto lecę. Może zdążę. Dobra, no? Przy helikopterze jeden ściągnięty totem. Nie idzie za mną. Olał mnie. Środek? Jaki gdzie? Tam? Zablokował mnie, na górze jestem. Gdzie na górze, dokładnie? No w holu. Hol? Dobra, widzę. Idzie na tego oto... Idzie do rynku. Boże, do tego holaka, ja tupia! Nie ten zasabotowałem. No tak. Chwilowo rozegrana. Ale że każdy próbował sabotować haka, nie? To też się należy docenić. O kurde! Poślą. No racja, ale widzisz. Jednak kilka dłużej ten kominy w domku i tak poki są, wiadomo, z lewo porodnie trwane. To by musiał na 3 osoby do każdego haka podjąć. Pijęło trochę. Tego. Jest geni, tam jest geni. No pierwsza elma się też widzę, nie? O kurde! Oh! On nie wiedział za kim pobiec. Ale nie, najlepsze było to, że chłop poleciał, ale nie wiedział do końca za kim ma lecieć. Widzę mordusa. To zatunelowanie, broń, idzie za tobą. Olał mnie nawet. Dobra, wskoczyłem się latarka. No to jesteś trochę w dupie. Nie, on cię weźmie na pole pewnie. Znając życie. No ta. Nie, ta. Co za kurwa? Tak to bym zaczął tutaj kurwa gonić. O, wstrząs ma. Wstrząs albo, nie wiem, chyba wstrząs, bo to wali od razu gana, nie? Ktoś ma zegarek? Nie mam. Ja mam. O, ty frajerzy. Au. Ktoś idzie jest po niego? No, nie. Nie, goni mnie. Osoba by to przyszła po mnie. A gdzie jest random? Random jest na górze. Tam się w bibliotece. Kurde, ale ja jestem za daleko. Chłopie, nie dobiegnę do ciebie. Chujowo zrobiłem. Leżę. Nie dobiegnę. Ja pierdziele. A coś ty tu robił? A random jest na górze. A random przyjmuje sobie bombę. Na górze, bibliotece. Polewa. No nie zdążę, zabraknie mi centymetrów. Myślałem, że ktoś jest z was tam na drugiej stronie. O! Centymetry! Lepo, to jest teraz doma. Kurde, kampisz się na górze. Zamiast rzeczywiście gdzie narobić albo iść po kogoś. To jest... Zaulany. Chodzi sobie na... To jest ram do rohobia. Chciał jednej tego sprzedać. Nie, idę go sprzedać, coś na coś. Korety, jakbyś mógł. Wiem, tylko muszę się pozbyć killera z pleców. A, ty masz killera jeszcze, no. Zaskoczył. Nie zdążysz mnie ściągnąć, ale... Uciekaj, bo masz zegarek. Poleciał, tuneluje. Niech zleci, ja wiem gdzie za grać jest. Dobra, wrócił się po mnie. Wyszedł. On cały czas na górze jest. Ja patrz, zrobię tak. Zobaczę zaraz co zrobił. Gdzie jest ten frajer? Na górze. Na samej? On czeka, tak. Wszyscy poumieramy. Gdzie dokładnie? Chowa się w tym rogu.
Tu jesteś frejer, że sprzedam cię od razu. Wolę zginąć. Tylko on kampi mnie. No to patrz, to ja co, patrz co robię. Nie przyjdzie? O, muszę ciebie ściągnąć. Dobra. To za frajerzyna. Ja to jeden. Ja już zdeportowałem tego gracza. No kurwa kampi sobie frajer jeden. No bo on czeka, aż wszyscy poumierają. Idzie za mną. Look the shit! Kurwa! Luknij tam! Mogę, widzisz typa! No ty kurwa, widzisz typa! Widzisz typa, no! Chodzisz tam! Pokazać. Tak, kurwa, tylko on już mnie... Czemu on zaskakuje na dół? Co za idiota jeden! Dobra, zjebałeś. Tam też na górze jest. Na górze, kampi sobie to miejsce. Bo on chce, żebyśmy poumierali i wtedy on się uratuje. Minęliście się. Na górze, teraz drugi bok. I pokaż palcem teraz. Masz go, masz go, masz go, kurwa masz go, jebaj siada. Jebaj go kurwa, jebaj go jak szpica. Dobrze, sprzedany cel. Masz go, już nie ucieknie ci. Ja też. No. Umieram. Warto było umrzeć za takiego frajera. A, bo ten ma pelki kuwa po to, żeby ten... Uciec. Żeby nie doniósł? Nie, żeby uciec, bo ma jeszcze jetka perka. Aha. Tak. On ma perek od kapa, ale czemu, czemu on ma... Czemu da się wywiglować mu? Punkty? Punkty. Lecz mnie, lecz. I to konsola, więc mogę sprawdzić, kto to taki troll. Myślę, że kurde będę... Sfin jest taki mądry. Zgłoszony frajer. Nawet go nie próbujcie wyzywać, on jest z konsoli, nie zobaczy tego. On gdzie mnie podnieść? Nie zdąży nawet. Nie zdąży. A zdążył. Ej, killer z powodu honoru powinien ci dać uciec. Ale to jakiś nowy gracz w dupie nas ludzie ogarnia. Gdyby to był starszy gracz, to może jeszcze. A to widzę, że ma jakiś nowy killer, zaraz zobaczę jego profil. Finczyk ma w dopisce tam napisane po angielsku gram, żeby wygrać. A. Ale jest takie coś. Czemu na tego frajera nie weźmie? Ja pierdolę, nie, dobra, bierzmy. Ale jemu nie daj żyć. Ja będę trzymał. Ten... Ujdzie do tego. Ten spada na dół? Hmm? Już się szykuje do ucieczki. Ale on bez... Ale głupi ma build. Powinien mieć w tym buildzie jeszcze dziadka. Porzucony, nie? No. Znaczy nie, ma porzuconego. A. Ale powinien mieć... tak, ma dziadka. Ale chodzi mi dziadkę, żeby wstawać. No. A, schodzi. Już idę szukać haczak. Masz matkę.
A gdzie killer? Nie wiem, jest jebnięty killer i go zostawia. Patrzcie jak się ukrył. Tam parek mu nie zadziała, bo ma na pierwszym tym. Szalopka, więź, porzucony. Czekaj, co to było z tym może na... On się wykrwawi! No i dobrze, niech się wykrwawi. Chyba, że porzucony znajdzie? Nie znajdzie. Nie. Odległość ma za małą. Za małą odległość ma. Pędzę jego killer. I tak by raczej nie zdążył, bo jeżeli mam przerobany, jeżeli haczy z rescue w bibliotece albo w łazience, to nie da rady. Nie ma możliwości takiej. A poza tym zawsze jest opcja, że killer znalazł hacza. O, znalazł go. Ma ale już się z nim bawi. Dobrze, nie się z nim bawi. No ale tego nie podnoś, Raj, nie podnoś, niech się wytrwawi. Tak. Hacz! O! A nie zdąży! No, nie, nie, no. Nie, jak mu ten, nie. Już myślałem. Już myślałem, że cię chcą dać hacza. Pójdź go na ziemię, pójdź go na ziemię, dobrze. Nie zdążysz, nice, kurwa. On pokazuje nie. Tak, dobrze ci tak. Miał haki, plagi. No Eda miał. Miał barwę. Pętliczek. Dobrze ci tak, frajerze. I dobrze. Dobra, ja idę na dół. Tam do nich. Mordo, stygasz dalej? Nie, już muszę odpocząć. Dobra, dzięki za gierkę. No, też dzięki. To i ja wam dziękuję, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, followa na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.